Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was witam. Obudźmy od razu serce dla Chrystusa. Podnieśmy oczy ku górze. Uśmiechnijmy się z wdzięcznością do dobrego Boga, bo jest Mu za co dziękować, bo jest Bogiem dobrym. Wstaliśmy, żyjemy, bądźmy wdzięczni, bo Bóg jest dobry. A Ewangelia dzisiaj mówi o uwolnieniu. Jezus rozkazał surowo złemu duchowi: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. To jest bardzo rzadka sytuacja, aż tak rzadka, że ewangelista to podkreśla. Zły duch wychodzi i nie wyrządził żadnej szkody. Dużo częściej jest tak, że wychodząc zły duch jeszcze coś narozrabia, jeszcze ogonem tam machnie, jeszcze musi swoje pazury gdzieś wbić, żeby kogoś poranić, żeby coś zabolało. Tak jest, gdy wychodzimy z grzechu, gdy się próbujemy z czegoś uwolnić, gdy się nawracamy, to gdzieś ten ogon jeszcze wężowy, ogon złego ducha, jakimś słowem miażdżącym coś powie, albo coś zniszczymy zupełnie niechcący, ale że się to jeszcze dzieje. To jest takie, nawracamy się, idziemy za Chrystusem, jest takie doświadczenie przez naszą nieuwagę, bo już myślimy, już jestem na dobrej drodze, już widzę światło, już jestem bezpieczny, a gdzieś od tyłu mnie jeszcze zajdzie. Myślę, że znamy takie doświadczenie i psuje wszystko. I na końcu się okazuje, że jakiś taki błąd robimy, że coś niszczymy, niszczymy czyjeś zaufanie, czyjąś relację. To są przykre sprawy, ale warto o tym pamiętać, żeby mieć czujność do samego końca. To, co się dzieje w Ewangelii, że nie wyrządził mu żadnej szkody, to jest taka sytuacja, gdzie moc Boża czuwa do końca nad wszystkim. To Jezus dokonuje tego uwolnienia i do końca się troszczy o tego chłopca. Do końca dba o niego, żeby zły był związany. Takie uwolnienia też się zdarzają, ale bądźmy przy nawracaniu się, wychodzeniu z grzechu, w różnych takich sytuacjach czujni, jak już widzimy światło, widzimy ten Boży kierunek, bądź czujny, bo na końcu zły duch jeszcze próbuje ogonem walnąć tak, żeby zniweczyć wszystkie nasze starania się, działania, to wszystko dobro, które zrobiliśmy. Błogosławię Wam na piękny dzień, dzień pełen uśmiechu. Bądźmy wdzięczni Bogu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień. Bądźcie cali przy Jezusie, a teraz kontynuujemy to, co usłyszeliśmy w teledysku Mocnych Duchów. Zapraszam, żeby tutaj poniżej kliknąć. Bądźmy dalej w modlitwie. Do zobaczenia.